Kto jest dla ciebie inspiracją? Inspiracją dla mnie jest... Jestem ja! Tak, właśnie. Inspiracją dla mnie to sama ja. A wiecie dlaczego? Bo nikogo innego nie naśladuję. Na kim się wzorujesz? Nie wzoruję się na nikim. Ponieważ po prostu nie chcę, aby ktoś, kogo można powiedzieć naśladuje, wzoruje się na kim, czuł się w ten sposób źle. Dlatego wolę się po prostu wzorować na sobie. Z jakiego powodu zaczęłaś nagrywać na YouTube? Oh well, dobra. Zaczęłam nagrywać na YouTube dlatego, że chciałam się podzielić z całym światem moimi po prostu myślami, moimi wyobrażeniami, moim po prostu wszystkim, co mam w głowie i chciałam po prostu się trochę odreagować na YouTubie, bo poznałam tam fantastyczne osoby, które dały mi subskrypcję, poznałam je też na Messengerze, zaczęłam z nim pisać i się z nimi jeszcze dogaduję. I nie, nie chodzi tu o chłopaków. Tak szczerze, niektórzy myślą, że w internecie poznaje się tylko tych, w których się można zakochać. A to też nie tak. Czasami się w internecie poznaje fajne, przyjazne, naprawdę osoby, które praktycznie czują, mają serce i mogą się opiekować niektórymi ludźmi lub właśnie nami. I nie trzeba się z tego powodu naśmiewać, że na przykład ktoś sobie pisze z przyjaciółką i później wyzywa, że to jest na przykład jego kuzynka czy coś takiego. Oni po prostu, cóż, też może nie mają przyjaciół od serca i dlatego zazdroszczą wam tego, że wy macie. No ale... To tylko taka mała rzecz. Czemu Star Stable, a nie Roblox? Aha, czyli mam rozumieć, że to jest versus versus. Tak szczerze, dlaczego Star Stable, a nie Roblox? Cóż, w Star Stable dosyć od dłuższego czasu gram i robią coraz to fajniejsze aktualizacje, coraz to fajniejsze konie i postacie, zadania i tak dalej. A dlaczego nie Roblox? Cóż, w Robloxa fajnie mi się gra, naprawdę. Ale czasami nie mam zbytnio ochoty na walki, czy po prostu symulator. Wolę sobie bardziej zagrać w to, co po prostu mam inspirację, mam wenę i po prostu to jest moja pasja, czyli w konie. Skąd się wzięła nazwa kanału? O Boże, długo by gadać. Powiedzmy po prostu, że taka nazwa mi się od dłuższego czasu podobała, a więcej nic nie zdradzę. Kiedy live? Cóż, o live'ach lepiej mi nie wspominajcie. Nie mam zbytnio czasu na robienie live'ów czy odcinków. Więc jak mówiłam, nie mam zbyt dużo czasu i po prostu nie będę miał te live'y. Przez to nie mam pomysłu i w ogóle tracę ochotę na robienie jakichkolwiek odcinków. Więc no. Anon zapytał, jaki jest twój ulubiony kolor? Fioletowy i fuksja.